nazywam się Michał Piotrkowicz. Dziś będę może trochę nieskromnie, ale opowiadał o swoim malarstwie, dokładnie o tym tutaj obrazie. No cóż, jest to obraz, który już popełniłem jakiś czas temu, ale no mniemam, że jest bardzo ważny dla mojej twórczości. Duże słowo, prawda? Ale tak. Namalowałem go w 2009 roku, więc jeszcze będąc na studiach, jest to jeden z tych obrazów, które malowałem w domu i pokazywałem swoim tam wykładowcom i prosiłem o jakąś pomoc i ocenę. Także to już nie było pod wpływem takim pracowni, tylko prosiłem o jakąś podpowiedź taką warsztatową albo o ocenę w ogóle tego, jak to zostało zrobione, czy dobrze, czy nie, czy miał takie akademickie fini i tak dalej, i tak dalej. Także jest to już praca, powiedzmy, samodzielna. Obraz ma tytuł Pasożyty sumienia. No i właśnie, co mnie pchnęło do narysowania takiego obrazu? No cóż, osobiście sądzę, że takim bardzo ważnym faktorem tego, jakim jest człowiekiem, jest prawidłowo wykształcone sumienie. I trochę do tego nawiązuje ten obraz. Zainspirowała mnie tak naprawdę książka, w zasadzie tytuł książki jakiegoś już mniej znanego autora science fiction, która to książka miała właśnie taki tytuł, Pasożyty sumienia. Natomiast tak pod względem formalnym czerpałem sobie inspirację tutaj z okładki Anatomii dla artystów, która mi ta książka służyła jeszcze w toku przygotowań na akademię. Ta głowa tutaj narysowana, no to jest taka luźna właśnie inspiracja okładką tej książki. Mamy tutaj głowę odartą ze skóry z widocznymi wszystkimi mięśniami mimicznymi itd. No to takie narzędzie, żeby ładnie rysować, ale mi zależało na tym, żeby pokazać, jak te mechaniczne owady, na początku nie byłem zdecydowany, że to koniecznie będą komary. Komar to jest takie bardzo wkurzające zwierzę, mechaniczny komar, którego się nie da zabić, w ogóle koszmar. Tak czy inaczej, tutaj jest taki szpaler tych komarów, to są właśnie te pasożyty i one mają szperacze tutaj w odnóżach i szukają jeszcze żywych ofiar, z których wysysają taką błękitną esencję. Tutaj widać w tym odwłoko zbiorniku ją, oraz tutaj w jednym oku widać też ten błękit. No i to jest to sumienie, ta metafora sumienia. Jest to taki dość surrealistyczny obraz, bardzo niepokojący. Tutaj obok tej głowy centralnie umieszczonej, której oczy już bledną, brakiem jest tego koloru, o którym mówiłem, macie czaszki z zasklepionymi oczami, zdeformowane fragmenty właśnie jakiejś tam twarzy, zarośnięte mięśniami oko tutaj i tak dalej. No i jedno żywe oko, które jest tutaj, jakiejś tam postaci, która się chowa wśród tych pozostałych już nieżyjących, że tak powiem, głów. No to jest taka metafora oczywiście symboliczna tego, jak ważne jest sumienie, jak nie należy iść w życiu na jakieś haniebne kompromisy, jak bynajmniej dorosłe życie nie polega na tym, żeby jakoś samemu sobie zaprzeczać, tylko samego siebie określać i tak dalej, i tak dalej. Te metaforyczne pasożyty sumienia jest wszystko to, co tak naprawdę my robimy, żeby jakoś tak pogwałcić swój wewnętrzny kręgosłup zasad, żeby jakoś tak się lepiej dopasować, żeby wszyscy, nie wiem, mieli o nas dobre zdanie, albo żeby mieć dużo pieniędzy, albo cokolwiek. Tak naprawdę po prostu to jest metafora jakiegoś konformizmu, nie? Że poprzez niego stajemy się pasożytem, że każdy z nas jakoś tam, może nie każdy, ale duża ilość osób ma jakiś tam potencjał i w pewien sposób są zobowiązani do tego, żeby dążyć ku szeroko rozumianej wielkości i realizować ten potencjał. No i tam uda się, nie uda, to jest inna sprawa, ale każdy powinien dać siebie wszystko. I teraz tak, ten obraz był wielokrotnie eksponowany. Pierwotnie został wykonany na papierze w technice mieszanej. Tutaj mamy użyte nawet płatki srebra i złota, obok farby akrylowej, długopisu i Bóg wie czego jeszcze. Namalowałem go jakiś czas temu, bo już w 2009, aczkolwiek doczekał się, że tak powiem, w tej kolejce różnych ekspozycji tego, że wylądował na wystawie Artyści dla pokoju w Metropolitan Museum of Modern Art w Tokio. Tak, to była 61. wystawa Artyści dla pokoju, bodajże rok 2015. Także ten obraz zawędrował aż do Japonii, aż do Tokio i no cóż, tam przy okazji Kongresu Pokojowego, to jest taka troszkę zapomniana impreza, którą się organizuje, żeby omówić nie wiem, geopolityczną sytuację na świecie i różne problemy. Okej, tam każdy kraj ma swojego delegata i przy okazji tej imprezy, która po II wojnie światowej była organizowana cyklicznie, a jeden z pierwszych tych kongresów był w Warszawie, bo to było ważne, że właśnie moje miasto rodzime było takim symbolem, bo było bardzo zniszczone. To była bardzo taka ważna rzecz, nie? Żeby kultywować ten nowo nastały pokój i przy okazji była wystawa prac malarskich organizowana. Na tych wystawach na przykład specjalnie w zasadzie na potrzeby tej wystawy to Picasso machnął tego swojego gołąbka pokoju, będąc tutaj w Warszawie i tak dalej, i tak dalej. No, przykre jest to, że tak od 10 lat nikt z Polski nie wysyłał tam swoich prac, nie aplikował do tego, żeby brać udział w tej wystawie. No i ja to zrobiłem zasadniczo. Praca się zakwalifikowała. Byłem pierwszym od, nie wiem, 5 czy 10 lat Polakiem, który eksponował swoje prace. No i to jest właśnie tak, stwierdziłem, że nie będę robił. To znaczy, tak de facto zrobiłem pracę malarską specjalnie na tą ekspozycję, ale potem stwierdziłem, że ta się nadaje bardziej, bo zwraca uwagę na kwintesencję tego, co jest moim zdaniem gwarancją jakiejś tam przyzwoitości i pokoju, taką wartością wiodącą, czyli na prawidłowo wykształcone ludzkie sumienie. I myślę, że to super pasowało do tej wystawy i do jego motta, czyli Artyści dla pokoju. Na dzisiaj to wszystko. Ja o każdym z tych obrazów to mogę opowiadać długo i teraz będę robił takie krótkie serie o ważniejszych swoich obrazach. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Jak możecie, to zasubskrybujcie mój kanał o sztuce.